Jezioro Ramsko, ukryty klejnot Bośni i Hercegowiny. W dzisiejszym odcinku zabieramy Was do niezwykłego miejsca, które nas zachwyciło. Miejsce to Ramsko Jezioro. Jezioro jest prawdziwym ukrytym klejnotem Bośni i Hercegowiny. To malownicze jezioro jest sztucznym tworem, utworzonym przez tamę na rzece Rama, ale o tym w dalszej części filmu. Dzięki swojemu oszałamiającemu pięknu natury i spokojnej atmosferze, jezioro Rama oferuje wyjątkowe doświadczenie zarówno miłośnikom natury, jak i poszukiwaczom przygód. Położone jest w gminie Rama Prozor w środkowej części Bośni i Hercegowiny. Zwiedzanie zaczynamy w najbardziej charakterystycznym miejscu, znajdującym się w obrębie akwenu. Jest to wyspa Szczyt z franciszkańskim klasztorem. Jeśli widzieliście kiedykolwiek zdjęcia tego jeziora, to na pewno były to fotografie prezentujące wąską drogę poprowadzoną po grobli, która doprowadza do wysepki z kościołem i towarzyszącymi mu zabudowaniami. Klasztor dumnie stojący na środku jeziora jest świadkiem bogatej historii Bośni i Hercegowiny. Franciszkanie zbudowali go w XV wieku przed przybyciem Osmanów. Był niszczony kilka razy w historii, ale za każdym razem odbudowywany. Klasztor służył również jako więzienie w czasach komunizmu w byłej Jugosławii. Przyglądamy się pomnikom stojącym na terenie klasztoru, w tym temu, który przedstawia ostatnią wieczerzę z charakterystyczną postacią Chrystusa oraz pozostawionym jednym pustym miejscem przy stole. Autorem tej rzeźby jest Kuzma Kowaczewicz. Przed klasztorem stanęła w 2000 roku. Niedaleko stoi 4-metrowy, dwutonowy krzyż postawiony w 1990 roku. Upamiętnia on masakrę ludności z listopada 1942 roku, kiedy w konsekwencji toczących się w pobliżu walk serbscy czetnicy przy cichym przyzwoleniu wojsk włoskich wymordowały 900 niewinnych cywilów. Wstęp na teren klasztoru jest biletowany. Przed wejściem znajduje się sporych rozmiarów bezpłatny parking. Wyspę i okolice jeziora zamieszkują w przeważającej większości Chorwaci. Na półwyspie znajduje się popularna karczma Gaj, w której można delektować się lokalnymi przysmakami, takimi jak jagnięcina, cielęcina, pstrągi, sery, domowe ciasta.
Można tu spróbować także słynnej ramskiej śliwowicy. Konoba jest oddalona od klasztoru o około 400 metrów. Zapora powstała w 1968 roku. Budowa na rzece Rama sprawiła, że duża część terenu znalazła się pod wodą. Powstanie jeziora spowodowało konieczność wysiedlenia z Doliny Górnej Ramy około 3000 osób zamieszkujących znajdujące się tam wsie. Ich pozostałości można zobaczyć przy niskim stanie wody. Na Tamie znajduje się hydroelektrownia. Dopiero tutaj tak naprawdę widać ogrom poczynionej inwestycji oraz głębokość samego jeziora. Dzięki uprzejmości przyjaciela z Bośni i Hercegowiny Damira, link do jego kanału w opisie filmu, posiadamy unikatowe ujęcia jeziora i próbnego zrzutu wody na Tamie. Zobaczcie, robią naprawdę niesamowite wrażenie. Damir, dziękujemy. Elektrownia zapory znajdująca się pod ziemią wyposażona jest w dwie turbiny Francisa o łącznej mocy 160 kW. Wahania poziomu wody jeziora sięgają 55 metrów. Głębokość to prawie 100 metrów, a maksymalna długość 7,5 km. W stanie całkowitego napełnienia jezioro ma powierzchnię 14,8 km kwadratowego. Zapora ma 100 metrów wysokości, 230 metrów długości. Znajduje się na wysokości prawie 600 metrów nad poziomem morza. Zatrzymaliśmy się na nocleg niedaleko tego miejsca w miejscowości Ripacz. Jest tutaj hotel z ładnym widokiem na jezioro i dobrą restauracją. Fajne klimatyczne miejsce. Polecamy. Jezioro ma dość nieregularny kształt, a na jego malowniczość wpływają również liczne wysepki, jakie się na nim znajdują. W gorące letnie dni jezioro kusi odcieniami turkusu, spokojnymi wodami, oferując idealne warunki do pływania i kąpieli. Dla miłośników wędkarstwa jest rajem dzięki regularnym zarybieniom. Nad jeziorem można wypożyczyć kajaki, łódki i odkryć ukryte zakamarki jeziora. Uroki jeziora Ramsko można odkrywać również podczas rejsu łodzią z przewodnikiem, który opowie o wielu mało znanych ciekawostkach. Miłośnicy motocykli poszukujący zastrzyku adrenaliny mogą odkrywać rozległe krajobrazy i nieokiełznane piękno regionu Pozor Rama podczas emocjonujących przejażdżek przez góry i leśne ścieżki dostępne przez cały rok. Wokół jeziora rozsianych jest kilka małych wiosek. Miłośnicy kolarstwa znajdą wokół jeziora wiele pięknych tras rowerowych, w tym najbardziej atrakcyjną wokół jeziora Ramsko. Ta 34-kilometrowa trasa oferuje zapierające dech w piersiach widoki na jezioro i okoliczne wioski.
Umna Glawa to najpopularniejszy i najbardziej malowniczy punkt widokowy na jezioro Ramsko, położony w górnej wiosce Zachum, zwanej również jako Rumoćka Planina. Jak mówią miejscowi, to sanktuarium dla umysłu, duszy i serca. Warto się tam wybrać. Jednak tym, co szczególnie przyciąga uwagę, to niezwykły kolor wód jeziora, przywodzący na myśl rajskie krajobrazy, kojarzące się z Malediwami czy Seszelami. Większość turystów nie słyszała o jeziorze Ramsko, a co dopiero o jego odkryciu. Dlatego nie ma tu tłumów i można cieszyć się tą piękną przyrodą w spokoju. Jeśli masz dość turystycznego zgiełku, wizyta nad jeziorem z pewnością pozwoli Ci się zrelaksować i powrócić do natury. Ale słowa nie są w stanie opisać tego miejsca. Musisz doświadczyć tego sam. Jezioro Ramsko to niezbadany skarb, który ma wyjątkowy urok w swoim unikalnym kształcie, połączonym z oszałamiającą przyrodą wokół niego. Położone w górzystym terenie jezioro wije się wśród licznych wzgórz i oferuje piękne widoki. Wejdź na każde większe wzgórze lub górę i ciesz się spektakularnym widokiem.